Are you ready to siege the day? O, Kulkin już skrócił. O, ty wariacie. Kulkin już tutaj skrócił bardzo szybko. Nawet nie zdążyłem przesunąć kamery. Kulkin już skrócił. Are you ready to siege the day? Czy ktoś tu da przewagę? Bo tu jeszcze jest Aszka. Oni są na barze. Ja podejrzewam, że Syria wie, że oni są na barze. I bardzo ważny element w tym momencie to wyciągnąć tą twiczkę. Jeżeli idzie na bar, po jeden, ależ headshot Syrii dla questy. Are you ready to siege the day? Nie. Lepsze ustawienie, kurczak. Dwóch nie podchodzi pod defa. No chyba Rowling nie wie, że tam jest dwóch gości. Ależ fantastycznie wyszedł Rowling, ale plecy miał zrobione. I jest niestety, ugrywają to obrońcy. Atakujący! Oh my god, nie starczyło czasu! Nie starczyło czasu! Ależ wejście, fantastyczne wejście. Poszły granaty dymne. Poszła! Are you ready to siege the day? Zaplantował. Durawik wyciąga anonima. Durawik zaplantował. Będą teraz coverować. Wiedzą, gdzie są Tori z kurczakiem. Tori wyciąga kurczaka. I wyciągają w tym momencie. Durawiksa było 2-2, wyszło 2-1 ostatecznie. Are you ready to siege the day? Smoke poszedł. Kurczak smokuje. I mają defa. Rowling. Wspominam, że Rowling ugrał ostatnio 4 fragi. Rowling idzie na plecy. Kurczak wie, słyszał. Rowling. O, i ugrywa tą rundę. Rowling. Fantastyczna gra tego gracza. Nie spodziewałem się, że Rowling w ten sposób będzie kierował tą grę. Dzięki niemu prawił. Are you ready to siege the day? Tak, 3 fragi twista w tej rundzie, ale on karze ich za te wszystkie błędy, które popełnili w pierwszych przynajmniej 2 minutach. Czyli przyjmuję te skróty, bo tutaj to wiadomo. Ale on karze, jeszcze twist ma informację, że tam jeszcze jeden jest gracz. Co ten twist robi? Flashuje, skraca, strzela, da radę? Oh my god, twist, kolejny frag. Ależ jest nakręcony ten twist. I jeszcze jednego wyciągnie. Smoka. Czy wyciągnie smoka? Skupmy się. Are you ready to siege the day? To było szybkie. Tam spadł chyba. Ragofix. Ależ to była akcja. Jeszcze raz, ciak. Schowany twist za ladą. Nie wierzę. Jeszcze jednego wyciągnie. Jeszcze wyciągnie tą hibanę. Tak mi się wydaje. On takiej sytuacji nie ma, to jest hunter, to jest łowca. Spokojnie, czek. Are you ready to siege the day? Twist wyciąga ciaka w tym momencie i mają przewagę. Ale już tutaj będzie rushing. Ying rushuje. Wyciąga Mirę. Pięknie. Durawik zbił. Wyciąga jeszcze jednego. Ależ ten Durawik gra. Popatrzcie, to jest druga mapa, gdzie pokazuje naprawdę klasę. Szybki rush Durawiksa. Mają site. Praktycznie mogą plantować, tylko gdzie jest defuser? To jest pytanie zasadnicze. Are you ready to siege the day? Castaway vs Chuck! Czy Chuck ugra mecz? Zaplantowali! Ależ tutaj rywalizacja będzie. I Chuck wyciąga ostatecznie Castawaya i wygrywają mecz na tej mapie. Mamy dogrywkę. Ależ fantastycznie
rozegrali to. Mimo ciężkiej walki na kuchni zdołali jeszcze się ogarnąć, zaplantować i obronić. Are you ready to siege the day? Zobaczmy, jak to wygląda. Twist i Eragofix. Twist i Eragofix. Eragofix, Twist. Twist. Skrót! Ależ go wyczuł na timingu Eragofix. Fantastyczny skrót. Ciak wyciąga kostka. Ależ fantastycznie to zrobił. Taki timing. Taki timing miał. Chyba usłyszał, że on rzuca drona i wiedział, w którym miejscu jest, że go po prostu natychmiastowo skrócił i nie ma żadnych... Are you ready to siege the day? Drużynę Patriotów, ale okazało się, że Patrioci odbili się. W pojedynkach 1 na 1 byli naprawdę lepsi. Natomiast tak, podkreślam jeszcze raz. Póki grają zespołowo... Chłopaki ze Slapjent, wychodzi im to świetnie, tak powiem, w trzech pierwszych rundach. Przestają grać zespołowo. W pojedynkach 1 na 1 to tylko tutaj Duravix wpisuje się na w miarę, na poziomie i Eragofix coś próbuje robić. W tych pojedynkach 1 na 1 oczywiście, bo gra zespołowa naprawdę świetnie im wychodzi. Are you ready to siege the day? Chujnia, chujnia. Taką aszkę. Co? Co to się odjebało? Tego to kurwa zrobiłem. Przecież ja rzuciłem... Ja pie... Nawet mi nie pokazało tego grana, prawda? Nabiegłeś, kurwa. Are you ready to siege the day? Yeah, bitch! Yeah, bitch! Yeah, bitch! Bitch! Yeah! Okay. Bitch! Yeah! Ace, bitches! Yeah! Fuck! Come on!